Kiełbasa wyborcza, tak zwykle określa się to, co politycy wymyślają przed wyborami. Oglądaliśmy już polityków tańczących, rozdających posiłki biednym, dającym wycisk pseudokibicom. Ale pomysł jednego z kandydatów na prezydenta Łodzi przebił wszystkie, zresztą proszę zobaczyć. Bez ukrytych podtekstów to czysty symbol prezydenta, który służy, podkreślał John Godson. Powinniśmy jako politycy wrócić z powrotem do wyborców, do elektorat, który nas wybrali i mieć właśnie podejście sługa. Do namiotu Janka Pucybuta, bo tak swój warsztat nazwał John Godson, podchodzili nieliczni, a jak podchodzili, to z dystansem. Co innego też może coś przyciągnąć, wie pani, na pewno. Na ten wszystko to ja nie chcę naprawdę mówić, bo chce pani domyśla, co ja o tym wszystkim myślę. Dla mnie oni są wszystkie jedne szambo. John Godson zapewnia, że nie tylko potrafi wyczyścić buty. Jego plan służenia łodzianom ma znacznie szerszy zakres. To po pierwsze zmniejszenie bezrobocia, po drugie poprawa bezpieczeństwa, po trzecie zwiększenie atrakcyjności miasta nie tylko w centrum. Być może bez stołka Pucybuta ten przekaz nie byłby tak przejrzysty.